Po tym pojedynku rozpoczynamy walki półfinałowe w dywizji do 77 kg. Przygotowują się w pierwszej walce Grzegorz Kloc oraz Krzysztof Suchorabski. W następnej walce Michał Ksepo. Zobaczymy teraz, co Bartłomiej przygotował na Jerzyka. Mamy tutaj pojedynek takich dwóch ciekawych charakterów, osobowości. Freestyle'owców takich. Tak. Jeden groźniejszy od drugiego. Jeżeli to nie utrzyma, no zobacz, no to jest właśnie cały Jerzyk, nie? No, czy obaj są groźni tutaj, tak. Jeden i drugi. Ale atak był ładny, dynamiczny, zaskakujący i widzisz, Jerzyk od razu przeszedł do ataku. No, trochę tam Bartek Kulczycki zaczął tak na wariata i od razu na dzień dobry dostał minus jeden punkt mały, znaczy jak to się nazywa, nie pasywności, tylko za minus jeden mały punkt za co dostał, nawet nie wiem. No. Taka próba wciągnięcia, co bez kontaktu. Zafisiowanie. Tak. Ale nie można za to karać, takie rzeczy też się podobają publiczności. Myślę, że w następnych edycjach można byłoby wziąć to pod uwagę. Tymczasem już tutaj cztery punkty, duża przewaga zaczyna być dla Jerzyka. No, na tablicy jakiś błąd, już 10-0, zdążyliśmy coś przegapić po drodze. Jerzyk teraz tutaj ładnie związał rękę. Za chwileczkę pewnie będzie jakaś próba. Kolejne cztery punkty. Tablica pokazuje 14-0. Czy faktycznie tyle jest? Czy tam gdzieś błąd nastąpił? Bo nie wiem, czy ja przypadkiem punkty gdzieś przeoczyłem jakieś. Były dwa punkty, później cztery za dosiad i cztery za plecy, no ale dobra. 10 jest dobra. No Jerzy jak w swojej pierwszej walce praktycznie pracuje już od dłuższego czasu nad poddaniem za pleców. Rozciągnięty ładnie Bartosz Kulczycki. Po raz kolejny się skręcił. No Jerzyk pracuje, cały czas pracuje nad uduszeniem zza pleców. Konfirmówką staje się zejście za plecy Jerzyka, bo to dość często w swoich walkach jednak. Tak, ale dobrze, że zaczął te punkty robić. I później dopiero szukać innych jakichś sposobów na zakończenie walki. Tutaj teraz wstał Bartłomiej Kulczycki z Jerzykiem za plecami. Pytanie, co teraz będzie robił dalej.
Przypominam, do kolejnej walki przygotowują się Grzegorz Klos. Co jak co, ale kontrolę naprawdę Jerzyk ma wyśmienitą, jak już dostanie się za te plecy. Pięknie wyprzedza biodrami broniącego się przeciwnika, to już tak rozciągnął, już jest taki uchwyt, że... A to przyczyn, na 25 sekund przed końcem, to dał się udusić. Także próba afiszowania na Jeffa Glovera. Znaczy nie, no trzeba mu oddać, że ma luz, na pewno się będzie rozwijał i... na pewno jeszcze będzie lepszy w przyszłości, także... Nie, oczywiście, że tak. Nie chciałem tutaj go...